Witam Was na kolejnym nagraniu w moim magicznym świecie, magicznym kanale o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu, albo jak to woli, malowaniu krok po kroku. Witam Was, to ja, Adam Razik, jesteście u mnie, w tym kadrze zamkniętym z czarodziejskimi barwami, że kolorami. Moi drodzy, pejzaż australijski, jak to nazwałem, chyba tą kolorystyką to chciałem sprowokować troszeczkę. Ostatnio namalowałem pejzaż, który Grażyna z Australii właśnie oceniła, że jest jakiś taki ma klimat w sobie australijski. Dlatego też w tej kolorystyce chcę ten obraz kontynuować, ten obraz namalować i myślę, że powiedzmy, że to będzie taki... dlatego tak nazwałem pejzaż australijski. Ostatnio właśnie w tym poprzednim nagraniu powiedziałem Wam, na początku dla tych wszystkich, którzy mnie oglądają, subskrybujcie, oglądajcie, lajkujcie, piszcie do mnie. Nie wiem, czy to co do Was mówię o tym malowaniu, te moje uwagi jak to tam nazwałem, jaki ten największy, co sprawia nam największą trudność w malowaniu. I opowiadałem o tych trudnościach związanych z proporcjami, czyli w rysunku tego obrazu, w tym szkicu obrazu, czy w tym rysunku obrazu, tym, że gdzieś tam możemy pogubić proporcje i nieraz jest taki skrót, tak jak tam opowiadałem o tym przykładzie tego daszku, tam gdzieś tam w tym malowaniu coś możemy sobie przysłonić, zmienić kompozycyjnie, tam coś tam, ale niejednokrotnie nie możemy tego zrobić, no bo chcemy, żeby zachować wierność jakąś oryginałowi, czy temu miejscu, które malujemy, czy temu tej osobie, czy tej naturze, którą malujemy po prostu. Natomiast to jedna rzecz, natomiast drugą rzeczą ten kontrast, ta jasność i te kontrasty barwne. Czyli tam gdzieś widzimy, że tam jest ta zieleń, czy jakiś tam niebieski i tak brniemy w to, a wystarczyłoby tam do tego niebieskiego, czy do tej zielony dodać czerwieni trochę, złamać go trochę, pójść w innym kolorze, w inną ciepłotę, że tak powiem, zmienić mu ciepłotę tej barwy, tego słowa brakowało. Jak jest na przykład zieleń ciepła, to zrobić z nią chłodną i wtedy zupełnie kontrast inaczej się buduje. Jeżeli bardzo dobry kontrast, to są właśnie ciepły z zimnymi barwami i wtedy to już tam inaczej przełamiesz. Dlatego tak dobrze, i to też jest moje odkrycie mojego kanału i tego, co tutaj na kanale robię, bo nigdy tak nie malowałem, nie używałem tego mojego pędzelka cienkiego, a tutaj zacząłem i kurczę, to chyba dobrze się sprawdza, bo na różne sposoby próbuję to tłumaczyć, dlaczego to tak właśnie jest, i chyba to jest właśnie ten powód, że kiedy sobie rysuję tych szczegółów, tam dodaję mu temu obrazkowi takich... tutaj sobie teraz tak rysuję te jakieś tam kamyczki, ten pierwszy plan na tym obrazie, to później się okazuje, że jak linią, zrobię to grubszą linią, gdzieś cieńszą i od razu chcę się... tu na przykład zrobię jakąś tam linię, od razu inaczej ten obraz wygląda i od razu chciałoby się tam przy tym, czyli tutaj trzeba położyć jakieś fragmencie, chociaż jakąś ciemniejszą barwę, i biorę na przykład niebieski, tutaj chyba troszeczkę mi przysechł, i biorę ciemniejszą tą i od razu sobie tutaj gdzieś tam zaznaczam tym ciemniejszym kolorem. Prawda, no to nie chce się tak... No i w ten sposób, ale wracając do tego tematu, który tutaj zacząłem, o tych trudnościach. To właśnie to w tym kolorze, w rysunku, kolorze. Jeszcze ci jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo to też tak kiedy się zastanawiałem nad tym, to mi przyszło do głowy, że chyba też istotną rzeczą jest właśnie ta czystość palety i tego, że nieraz jest tak, że mamy brudną tą paletę, tak, po prostu nie ma miejsca na mieszanie koloru, którego chcielibyśmy użyć, tak? I to też, tak jak tam parę nagrań temu mówiłem o tym, że jaka paleta, taki obraz. I coś w tym jest, tak sobie tak rzuciłem na, tak powiem, wymyśliłem to na poczekaniu. Akurat tam
jakoś chwila przyniosła takie zdanie, takie przemyślenie. I coś w tym chyba jest, że po prostu mam teraz tutaj na przykład na palecie i chcę na przykład zrobić tutaj, teraz położyć jakiś bardzo jasny, biało-żółty kolor. No i tak się zastanawiam, gdzie ja to mogę zrobić, bo tutaj wszędzie są tak kolory, już tak paleta mokra i te kolory są, troszeczkę jest inaczej i lepiej, jeżeli chodzi o akryl, no bo akryl jednak trochę tam schnie, zanim tutaj zmieniłem tam sobie z karty, przerzuciłem film na ten, na, później zrobiłem to, tam podładowałem sobie akumulatorek albo coś tam zrobiłem, coś czymś innym się zająłem, filmik się pierwszy przerzuca i przechodzi na ten, a ja sobie, także trochę czasu upływa, no to już ta paleta trochę przystyga, no, natomiast jeżeli maluję farbami olejnymi, to już jest trochę trudniej, żeby w ten sposób zrobić, bo to już po prostu jest wtedy, to tak nie wysycha szybciutko, także to jest właśnie ta trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, po prostu trzeba często myć, no i trzeba mieć, tak, często mycie pędzli, ciągle tam, żeby ta woda była w słoikach, tych tam w słoiku, ile tam macie, ja 2-3 używam do każdego posiedzenia, jak tak zaczynam malować, taki filmik robić, to 2 słoiki, 3 mam zawsze na podorędziu, tak powiem, i mam to przygotowane, żeby to, tego użyć, tego do malowania. To jedna rzecz, no i ta paleta, tak, żeby zmieniać, jeżeli bardzo dobrym sposobem są te talerzyki takie, mam parę takich już, takie talerzyki jednorazowe, ja to używałem na plenerze, to się bardzo dobrze sprawdza, bo wtedy, prawda, tu mam jakieś takie, które nie wywaliłem, ale można to, wiecie, maluję tam do jakiegoś jednego rodzaju kolorów, czyli na przykład odcienie jakiejś żółtej i czerwonej na jednym talerzyku, na drugim niebieskie i zielone i tak dalej, na trzecim biel z błękitem, żeby tam do jakiegoś tam nieba czy coś tam, i w ten sposób sobie maluję, przygotowuję, tak robię, a później to, wiecie, taki talerzyk wywalam i ten, to tam komplet, nie wiem, tam kosztuje 6 zł czy o ile, 12 sztuk czy tam, to tam już w takim sklepie typu, nie wiem, typu, no jakiś taki market, w marketach, tak, a gdzieś tam jakiś może hurtowni, gdzie można kupić sobie większą ilość od razu i mieć tam to w ogóle jeszcze taniej. Także, słuchajcie, teraz będę chciał, co ja tu chciałem zrobić, aha, tutaj chcę zrobić tak, także, no wracając do tematu, czyli ta czystość palety, to jest też taka sprawia trudność i nieraz po prostu, też wam o tym mówiłem, że jakiś kolorów brakuje. Dlaczego taką łatwością mi poszedł ten obraz? Aha, jeszcze chciałem wam powiedzieć, że podczas teraz tego między tymi nagraniami to sobie pomalowałem też już wysek krawędź, tak? Krawędź maluję zawsze w kolorze, no teraz jakimś ciemnym kolorze, bo będzie on, ten obraz później będę wkładał w ramę, tą moją ramkę, ten gruntowniczek taki z tym dystansem, także lubię obmalować sobie dookoła tym jakimś ciemnym kolorem, który wynika z kolorystyki tego obrazu. I to lubię robić dlatego, że ktoś tam mówi, znaczy była taka moda niedawno i też jak tam malowałem, bo przy ostatniej okazji mojej ostatniej wystawy, to tam nawet chciano, żebym w ten sposób traktował i dziwili się ludzie, że tego nie robię, że obraz, to szczególnie na przykład jak się maluje dyptyki, tryptyki, te wieloelementowe kompozycje, tak jest parę tam płócien, które stanowią jedną kompozycję, jakiś tam, nie wiem, kwiaty przechodzą, albo jakiś pejzaż, który przechodzi, i to mogą w różnych układach, tak? Na pewno to spotkaliście się z tym takim, co jest ostatnio modne i tam parę takich różnych portali powstało i gdzieś tam na Allegro i w ogóle w necie takie obrazki sprzedają. Natomiast chciałem właśnie powiedzieć o tym, że dla mnie jak i wtedy obraz na przykład, o tutaj niebo, to tutaj bym musiał tą jakąś tam biało, błękitną, czy tam białą, no tego odcieniu kolor, tego odcienia, w tym odcieniu kolor pociągnąć tutaj i na takim paseczku przedłużyć go tutaj na krawędzi. Ten kolor to bym musiał na tym kawałku. I w ten sposób, żeby ten obraz jak gdyby on tak do takich wieloczęściowych to może tak się nadaje. Natomiast ja nie robię tego
z takiego powodu, że troszeczkę wtedy, moim zdaniem, się zachciało, nikt nie pytał, nikt nie prosił, się zachciało słuchać. Obniża jakość tego obrazu, że po prostu wygląda, ten obraz wygląda, jeżeli jeszcze jest taki jednostkowy, nie, bo to maluję te krawędzie, odmalowałem z jednej strony, żeby było i w tym ciemnym kolorze, chociaż niekoniecznie pewnie musi być ciemny, ale po to, żeby już docelowo w te moje autorskie te rameczki wstawić z tym kątownikiem, takie już znacie na moim kanale. Ale równie dobrze ten obraz z tak obmalowaną dookoła tymi krawędziami może być wisieć bez ramy. Szczególnie dobrze wyglądają bez ramy obrazy na przykład abstrakcyjne i tak dalej. Szczególnie duże formaty fajnie się sprawdzają bez tego. A dlaczego dezawoluje jakość, tam obniża jakość tego obrazu? No bo ten obraz wygląda, jeżeli tutaj przedłużam, o tutaj pomarańczowy gdzieś tam przychodził na tą krawędź, tutaj, tu gdzieś ten biały paseczek, tutaj, tak jakby wygląda ten obraz, jakby był naciągnięty na jakimś takim, czy po prostu wydrukowany, a później naciągnięty na płótno, niezależnie od tego, co tam na nim jest. I no, że nie jest malowany tylko ten fragment, ta część, ta frontowa, tylko jeszcze no, jakby to było, nie wiem, z metra cięty i w ten sposób naciągnięty na to krosno, na ten podobrazie. Także to już powiedziałem o tym i co jeszcze mówiłem, o czym mówiłem i znowu zgubiłem wątek. Ha. O czym mówiłem? Mówiłem o tej błędzie, o tej czystości palety. Dlatego właśnie to tak jest istotne, że no po prostu to później widać, tak? Jak w początkowym fazie malowania obrazu jest tak, że kiedy mam białe płótno, tak? Jak widzicie, z jaką łatwością sobie to nakładam. Kolor świetlisty, kiedy mam tutaj białe płótno, to mogę do samego założenia, tak? Tu mam pomarańczowy, tu niebieski, tu jeden odcień, tu taki, ale już teraz, gdybym na przykład na tym fragmencie chciał, to doszedłem do wniosku, że to jest za ciemny kolor, no to chcę go rozjaśnić, to już będzie trudniej go rozjaśnić, już po prostu nie kładę to na białe podłożu, tylko kładę na jakimś fiolecie, tak? Także po prostu, jeżeli chcę diametralnie i bardzo rozjaśnić, to już będzie bardzo, że tak powiem, trudno. Słuchajcie, teraz jest ten obraz już w ogóle, że tak powiem, ten. Znaczy ja mówię tak ciągle, że tak powiem. Obraz jest z przesek. Mówię, te farbki jakieś matowe się są dziwnie, no ale to nic. I teraz chcę to zrobić w ten sposób, że w ogóle to tutaj chciałem właśnie takie coś, które tu jakiś rysunek był tym ciemnym kolorem i już tu jest trudno to zrobić. Ten będę jest za szeroki do tego malowania, akurat tego fragmentu, może coś węższego. W każdym razie, wracając do tematu, to trudniej się kładzie po prostu kolor, i to wszyscy wiemy i wiecie, teraz po prostu już teraz się bawię tylko tak kolorystycznie, tak? Teraz już nie ma tutaj tego miejsca, wszystkie, znaczy cały obraz już mam założony kolorystycznie, znaczy jakiś tam w różnych częściach tego obrazu kolor, który dobrze tutaj leżał, a teraz już po prostu szaleństwo, tak? Bawię się z tym kolorem, żeby on tutaj się, o tym może jakoś się jeszcze rozjaśnię bardziej. Teraz po prostu jest zabawa z kolorem, żeby obraz sobie ostawał, nadawać mu trzeba charakteru, tak? Już tego
końcowego, zmierzać do jakiegoś końcowego wyglądu. No, tutaj takie rozjaśnione. Nie wiem, to nie przetarte za bardzo. Dobra, maluję i dalej to robimy. To tutaj ten plan ciemniejszy i będę tu chciał o taką czerwień. Może to troszeczkę za. No, ale tutaj będzie ona istotna w tym. Tu w ogóle chcę przedłużyć to. No i tu będzie ten. Nie za ciemne, to może tutaj w tym. Ach! W tym miejscu powinno być jeszcze ciemniejsze. Także słuchajcie, jak tam czasem stoję, no już niedługo będzie się tam pomału kończyć. O, widzicie, teraz jest. Paleta jest na tyle brudna, że kiedy mieszam, chcę jakiś ciemny kolor, ten, i tu mam gdzieś w sąsiedztwie jakąś tam na fragmencie jest ten, i tylko złapię, widzicie, jakąś biel, i już jest trudno. I teraz już w tym miejscu. Trzeba by było szpachlą to położyć, bo to już będę rozcierał to tylko w tym miejscu i będzie to nieciekawie wyglądało. No i tak to wygląda właśnie. O. Ten kolor był fajny, ciemniejszy, a teraz chyba to troszeczkę zepsułem. Także tak to wygląda. No dobra, niech tam będzie na razie. Teraz ciepły czerwony i teraz troszeczkę kontrastowo, że tak powiem, zagram i spróbuję jakiś taki ciemny kolor, co prawda zamieszałem to z jakimś tym. O, i tu na fragmencie będzie jakiś ten ciemny tego koloru kolor. O, w tym klimacie. Teraz znowu czysty pędzel i troszeczkę tutaj rozjaśnię. Jakiś tu mam taki szerszy, może takie coś. I bardzo fajnie tutaj jakaś taka żółć, może cytrynowa tym razem, zbielona taka żółciutka. No to wszystko też za gruby ten pędzel chyba jest. O, tutaj trochę tego światełka też do tego chciałem wprowadzić, bo tutaj będzie przebłyskiwało tu. No to będę musiał poczekać, aż to wyschnie. Już rozcieram sobie, robię, że tak powiem, kuku sam sobie, bo teraz, jo. No i w ten sposób, o, może tak, czemu nie? No, może być ciekawie. Gdzieś tutaj się też to pojawi. Pędzel wycieram szmateczkę. Tam go postukam i tu chciałem, co ja chciałem? Aha, biel, prawie bielą z odrobiną jakiejś tutaj ultramaryny czy kobaltu i kolorek taki to chciałem, o, nie wiem, czy nie za surowy, trochę takiego światła co chciałem wprowadzić. Może gdzieś jeszcze tutaj to światełko się pojawi. To gdzieś będzie na tych. No. Nie wiem, jak się wam. A w ogóle to napiszcie mi, czy to jest naprawdę tak, jak powiedziałem, że to. O. Teraz spróbuję wejść ten kolor tego co tutaj takiego fioleciku. I o, ciemniejsze takie smugi tu powinny się gdzieś tam pojawiać. O, tu jeszcze rysunek jakiś jest ciemny kolor. Bawię się teraz już to że tak powiem, trzeba to po prostu kontynuować. O, tu jakieś ciemniejsze te to też zbyt, nie wiem czy to nie jest za ciemne, ale to też troszeczkę przesknie to. Będę starał się to to po prostu będzie takie niebo przy zachodzącym słońcu, nie wiem, tutaj i to powinno być też, może troszeczkę rozjaśnię gdzieś w tym miejscu. O,
coś takiego też nawet jeszcze jaśniejszego. Też o, w takiej tonacji tej ciepłej. Także popatrzcie, ciepły kolor niebieski. To jest karmin z tym i dużo bieli. Karmin połączony z ultramaryną. To taki efekt cieplejszy daje. No i ten